Przede wszystkim, no, posiadam przeciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, zobaczmy, co jeszcze mamy tutaj w tej sferze. Bandyta Granka. O, chłopaki, słyszeliśmy o was, co małe, co nieco. Co powiecie na jakąś kulę ognia? Na dzień dobry. Tego nie przemyślałem. Są wysokopoziomowymi łotrzykami, co oznacza, że... Tak, mają jeszcze jakiegoś czarodzieja. Musimy na nich uważać. Przynajmniej na tego czarodzieja. Rafun Rock, podejdź tutaj. Oczywiście. Czy chcemy coś im zrobić? Na razie po prostu otwórzmy ogień. On chyba coś czarował. Możesz go zaszarżować? Już. Ekstra. Mugo, pomóż z tym. A twoje rasizm dodatkowo ci pomoże z tym. Tutaj też jest jakiś czarodziej. Ci trzej zajmiemy się nimi w pierwszej kolejności. Okej. Dużo więcej jest tutaj czarodziei. Ciekawi mnie, że wszyscy mieli odskok. Oczywiście. Czyli czarodzieje łotrzykowie? Na to wygląda. Dobra, znaczy, że możemy coś więcej ich... Oczywiście. Możemy ich zasmrodzić. Dobra. W końcu kogoś, kogo można fajnie się z nim pobawić. A nie, jest odporny na wszystko i tylko skorp może cokolwiek z nim zrobić. Oczywiście. Nie? Nieładnie, panie bandyto. Powiedziałem nieładnie. Ramu go. Oni są zasmrodzeni, to strzelaj w niego. Jest przywódca tam. Ra, są, do dzieła. Dobrze. O, cholera, mają też dobre przedzieranie się i dobry atak. Jak sobie życzysz? Są wysokopoziomowi przeciwnicy. Dobra. Postrzelaj tak sobie jest. Do nich na was. Dobra, ciach. Dobra. Oczywiście. Trochę z obroną chyba im kuleje, skoro nawet Funrock jest w stanie ich załatwić. Da się zrobić. Dobra. Podejdź tutaj. Widzimy nasz główny cel, skupmy się na nim. Rasizm Goksa powinien zadziałać. Ładnie, 16. I zginął na dwa strzały. Ekstra. Z nimi już nie powinno być problemów. Dobra. Stałeś mdłości. Tak jest. Ale... Coś na to zaradzimy. A, strzelaj sobie na was. Dobra. Oczywiście.
No rok, prawie. Brak amunicji? Serio? Zużyliśmy wszystkie bełty. No dobra, no to bierz bełty plus jeden. Ruszam. Dobra, do roboty. Ekstra. Bugo, komu chcesz pomóc? Tutaj pomóż Funrockowi. Ty masz niestrawności. Mdłości raczej. Natychmiast. Nie chcę zaglądać do logu. Od kiedy ostatnio nie otwierałem logu, to całkiem nieźle gra się zachowuje, więc nie chcę otwierać logu z rzutami, nie chcę zobaczyć, co się stało, że Soul dostał nudności. Naprawdę jakiś bardzo słaby wynik musiał rzucić. Oczywiście. Ładnie? Ładnie. Trochę oberwałeś w tym starciu, ale... Da się zrobić. Nie jest źle. W końcu Funrock się darmo zjadł, na coś przydał. Z boską wolą. Dobra, ty nic nie zrobisz. Ty też z grubsza nic nie zrobisz. Tak jest. Dobra. No i dobra. Nawet Skrop awansował. Czy może cokolwiek robić z tego? Bo jego awanse kompletnie nic mu nie dają. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Strzały dla Mugoxa, tylko Mugox musi podejść. Z boską wolą. Doskonały rapier i doskonały krótki miecz. Można by je zakląć w coś. Ale... Na przykład krótki miecz plus 3. Można by coś zakląć. I na przykład dać Elmowi do drugiej ręki jako lekką broń. No, chyba nie jest zły pomysł. Może tak zrobimy w najbliższym czasie. Natychmiast. Reszta zostawię. Nie będę już się bawił w sprzedawanie. Mamy tyle kasy. Chociaż w sumie aż tak dużo kasy nie mamy. Tylko 608 platyny? Może nasz szał zaklęć bardziej nas... Jak sobie życzysz. Bardziej nas ten... Show magiczniania chyba bardziej nas oczywiście, zrujnował. Oczywiście. Za bardzo nie patrzyłem, ile kosztowały oczywiście te wszystkie rzeczy. Okej. Okay. Taka jest możliwość. Dobrze. No już nie jesteśmy daleko końca gry. Już chyba kasa mnie aż tak za bardzo nie przejmuje. Nie wiem, czy coś jeszcze... Krystalowa tarcza, lekka buława, nic magicznego. Light, podejdź na tu. A tutaj jeszcze jest ten gość jeden nieograbiony. Dobra. Można też... Doskonałe przedmioty można by sprzedać za niezłą gotówkę, ale... Ale nie potrzebuję aż za bardzo teraz gotówki. Myślę, że z tym, co mamy, poradzimy sobie do końca gry. Funrock, daj darmo zmierdzie. Wszyscy się cieszą, że się przydałeś, ale zapomnij o leczeniu. Nie jesteś aż tak przydatnym członkiem drużyny. Dobra, ta sfera chyba wygląda na bardzo małą. A zapisujmy często. Lavos, zapraszamy. Co my tu mamy? Jaszczurki lodu. Coś mi mówi, że one mogą dmuchać zaklęcia. A, dokładnie.
zaklęciami obszarowymi. Tak jest. Dobra. Dobrze. Jak sobie życzysz. To może niech podejdzie. Tak jest. Mugo, pokaż dobrze wszystkim, jak się strzela. No to pokazałeś. Dobra. Już. Dobra. Natychmiast. Nawet nie chce mi się sprawdzać, ile mają KP. Z tego co widzę, nie najgorzej sobie radzą z KP. Jak sobie życzysz? Skoro na taki mistrz strzelectwa jak Mugox ma problemy z trafieniem ich. Dobra. Jeszcze człowiek. Dobra. Witajcie, no. Cni ludzie. Cni jaszczuro ludzie. Oczywiście. Zaliż, bardzo miło was spotkać. Natychmiast. Przyjmijcie te oto bełty pokoju. Możemy im ładnego zasadzić? Nawet nie chcę mi jeszcze kombinować. Mogę im zasadzić lodową nawałnicę, ale naprawdę dobrze, nie widzę potrzeby. Kiedy możemy wysłać po prostu już Skorpa, żeby masakrował wszystko. Już. Wcale zbyt za daleko. Ciekawe. Już. Nie wiedziałem, że to może, że coś może być za daleko dla Skorpa. Moglibyśmy im zasadzić ich jako obszarówkę czy coś, ale chyba Skorp będzie jedyną obszarówką, jaką potrzebujemy. Natychmiast. Anti. Szpolejdź. Jak sobie życzysz. A, ładnie. Dobra. Tego się spodziewałem. Natychmiast. Jak sobie życzysz. Dobra. Już. Z boską wolą. Jak rozkażesz. Rozpłatanie? Rozpłatanie? Ja myślałem, że większe wejdzie. Dobra. To były naprawdę bardzo niskopoziomowe potwory. Nie wiem, co one tutaj robiły właściwie. Merrow. Co to właściwie jest? Ruszam. Wygląda na lodowego wilkołaka. Ale zdecydowanie nie mają redukcji obrażeń wilkołaka. Dobra. Nie, to bardziej wygląda jak ogr. Ruszam. Prze? Do usług. Dzieła skor? Dobra, twórzmy tutaj linię Skorpo przyjazną. Tak jest. Dla was, muszę cię trochę przybliżyć. Da się zrobić. Hmm.
Dobra, podchodźcie. Zapraszamy. Jak rozkażesz. Auć. Dobra. Do usług. Odejdź tutaj, Mudo. Dalej nie wiem, jak za bardzo w tej grze działa osłona, ale na wszelki wypadek, że będę tak sterował Mugo, żeby miał w miarę czystą linię strzału. Ty, patrzcie, ile tu jest. Jak się wszyscy rzucą na skorpa, to i tak mu nic nie zrobił. Tak, chciałem coś powiedzieć. Dobra. Ustawmy się za skorpem. Oczywiście. Oczywiście. Lawos, czy chcesz coś z nimi zrobić? Możesz im rzucić zamęt, co? Będzie zabawniej. Chyba skasowałem ci zamęt, co? Chyba skasowałem ci zamęt. Natychmiast. Proszę im rzucić głęboki sen. Nie. Szczerze, to tylko nam przeszkodzi w robocie. Niech wszyscy podejdą do skorpa i... Chyba to będzie najlepszą strategią na tą bitwę. Dobra. Ty możesz za to uderzenie dźwięku ładne zrobić. Nie, żeby to zadawało jakieś duże obrażenia. Szarże. Dobra. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj. Jak rozkażesz. Dobra, teraz się wszyscy na solo rzucą. To nie było zamierzone. Ale dobra, poradzimy sobie z tym. Dobra, Mugo postanowił, że jednak sobie odpocznie w tej turze. Bez jakiejkolwiek przyczyny. Tak po prostu. Tak jest. Ponrok, odejdź tutaj. Dobra. Chcemy im coś ładować jakoś nawałnicę. Tak jest. Chcemy im zasadzić głęboki sen. Dwóch zeszło. Jak sobie życzysz. Mniej razów dla Soula. Takich odpowiednio wszystkich troszkę pouszkadzamy. To powinno pomóc Soulowi i w jego... Dobra. ...większym rozpłataniu. Na przykład ty teraz uruchomisz barbarzyński szał. Tak jest. Nie chciałem, żebyś się ruszał. Teraz stracisz ataki przez to. Okej. Nie tak to miało wyglądać. Do usług. Dobra. Już. Większe rozpłatanie? Tak, dobra. Jako tako to jednak wyszło. Tak jest. Dobra, anti. Zablokujesz go. Oczywiście. Dobra. Oczywiście. Ruszam. Elmo, pomóż z tym, który za chwilę wstanie. Dobra. Hmm.
Ty może zmień broń na pikę. Dobijesz go. Jak rozkażesz. Teraz jeszcze rozpłatanie sobie zrobisz. Dobra, o to chodzi. Jak sobie życzysz? Nie? Już! Natychmiast! Rafunrok, nie kombinuj. Staniesz w czapę. Dobra, ty już nie masz celów. Soul sporo oberwał. Dobrze. Dobra. Ruszam. I dobra. Pozamiatane. Prawda, Sol tak trochę oberwał. Jak rozkażesz, ruszam. Ale jak rozkażesz. Możemy coś na to zaradzić. Parę niedźwiedzi chłap na ranę. Zawsze pomoże. Tak jest. Więc my jeszcze damy ci jedno od barda. Leczenie poważnych ran. No i dobra. Ile za to dostaliśmy doświadczenia? Tylko 200. Okej. Okay. Liczyłbym na więcej. To chyba jest strażnik. Dobra, przywitajmy się. Co? Żadnej rozmowy, ugody? Nie zagramy w zagadki? Nie wypuścisz mnie, jeżeli zgadnę, co masz w kieszeni? Masz się za istotę mądrą i sprytną, ale słowne gierki cię nie uratują, siemielny tylniku. Pozostaje mi więc żałować czasu straconego na sztukę u dyplomacji. Trzeba było poznawać tajniki demonologii. A był słaby tekst, są, wstydź się. Dobra, ten strażnik, on ma chyba dużo HP-ków, punktów wytrzymałości. Oczywiście. Ale wygląda na to, że nie ma żadnej wrażliwości. Nie ma niewrażliwość na magię. Dobra, tak jest. Jedziemy jak zwykle. Odporny na kwas. Okej. Okay. Bart, przyspieszenie. Dobrze. Na wszystkich, proszę. A potem jeszcze nam zaśpiewasz. Dobra, gdzie jest drugi? Żywiołak, tutaj. Zajmiemy się najpierw żywiołakiem. Nie wiem, co to było, ale nie widzę za bardzo złych efektów. Dobra. Nie widzę, żeby ktoś miał jakieś negatywne buffy, czy żeby nam zadał jakieś obrażenia. Unrok, zostań tutaj. Pewnie jak zwykle za chwilę przywoła quasitów. Dobra, rzućmy może siłę byka na ciebie. To może ci pomoże dodatkowo jeszcze zająć się tym gościem. Dobra. Pomóż w takim razie z żywiołakami. Dobrze. Muzyka barda. Ruszam. Okej, okay, jakieś obrażenia nam zadaje nawet.
I Funrock jest bliski śmierci przez to. Dobra. Dobra, no to trzeba się nim szybko zająć. Już. Krytyk za 50, bardzo temu... Właśnie, z tego co pamiętam, on ma jakoś naprawdę chorą ilość HP-ków. Tak jest. Zadbaj się, żeby Funrock nie wykitował jeszcze. Chociaż to była chyba dobra okazja, żeby go ograbić. Dobra. Że troszkę się... Z boską wolą. Rozejdźmy. Jak sobie życzysz. Magiczne pociski. Nie, to strata czasu w sumie. Dobra. Dobrze. Możesz teraz szału, nie możesz jeszcze ponownie szału użyć. Z jakichś powodów. Dobrze. Dobra, odsunąłem się lawosem na chwilę i już go quasi te dopadł. Dobra. Dobra. Pomóż mu. Samo ty, Funrock. Oczywiście, oczywiście. A ty? Dawać ci w sumie potężny atak? Nie. Ostatnio całkiem niezłe obrażenie mu wygarnąłeś. Chyba nie potrzebujesz potężnych ataków. Oczywiście. Ja nie mam pomysłów. Stań tutaj. Ugo, pomóż z quasitami. Lavos, stój w miejscu. Ruszam. Dobra. Raczej niedobra, ale Sol. Jesteś w stanie cokolwiek przeciwko niemu zrobić? Wszystkie te potwory mają strasznie duże KP. Dobra. To znowu obszarówka niemiła. Dobra. Funrock, uciekaj. Zanim cię to kompletnie dobije. Dobra? Już. Czy coś na razie chce tobą robić? Możesz, nie wiem, poleczyć troszkę, na przykład Mugo. Mugo, czy ty jesteś mu w stanie cokolwiek zrobić? Kredy za 36. Tego się nie spodziewałem. Natychmiast. Dobra. Kolejna nie. Kwasowa strzała Melfa nic mu nie zadała. Magiczne pociski. Ruszam. Się odsuń. Natychmiast. Okej. Okay. Już trafisz, to co? To nawet jesteś w stanie mu zadać obrażenia. Kolejne mefity, no cholera jego jasna, no. Dobra. Nie podchodź. Chociaż może podchodź. Dobra, Skorp. Już. Na ciebie stoi grom odpowiedzialności za tą sytuację. Jak sobie życzysz. Dobra, Mugo, pomóż z tymi quasitami, bo zaraz Lavos spadnie o nich. Dobra, Lavos. Magia defensywna.
i rzuć lustrzane odbicie. Jak sobie życzysz. Powinno cię ocalić na jakiś czas. Natychmiast. Natychmiast. Hej, Soul. Musisz się wycofać z tej walki. To ewidentnie poza twoje zdolności. Dobra. Oczywiście. Już. Skor pogarnie sytuację bez ciebie. No dosłownie, 500 HP-ków ma gość. Natychmiast. Z boską wolą. Tyle was. Stój. Ruszam. Dobra, to by sprowokowało atak, więc po prostu zrób mały krok do tyłu. Dobra. Dobra. Oczywiście. Skorp, dokończ dzieła zniszczenia. Już tylko ten parę quasitów zostało. Jeden quasit. Dobra. Lawo, szybko. Zanim zaczniesz odczuwać negatywne efekty, już masz zmniejszoną zręczność. Dobra. Ale jedną rzecz tylko tutaj chcieliśmy. Ciach. Dobra. Mamy pełną kulę złotej śmierci. Kula złotej śmierci. Zobaczmy. Wyładowanie łańcuchowe, uderzenie płomieni, przywołanie żywiołaków, przywołanie bossów, kamienna skóra, lodowa nawałnica. Całkiem nieźle. Dobra. Dodatkowo nasi spóźnialscy awansowali. Spostrzegawczość, leczenie, przydzieranie się, koncentracja, czaroznawstwo. Nie, słuchiwanie masz. Dobra. Czarodziej. Koncentracja, czaroznawstwo. No i po kolei wszystko inne. A. Masz zwiększoną inteligencję i to ci dało więcej punktów umiejętności. Chyba nie powinno tak to działać. Chyba tylko bazowa, bez premii powinna mieć znaczenie, bo teraz w ten sposób sobie można nabijać zdolności, których nie powinno się mieć. Więc co możemy ci jeszcze dać, co? Leczenie. Okej. Okay. O, i masz atut jeszcze. Więc możemy ci dać stworzenie berła. Nie mam kompletnie pojęcia, jak to działa. Ale chętnie sprawdzę. Dobra. Co możemy cię nauczyć? Stożek zimna. To do tej pory przydałoby się parę razy. Istoty znajdujące się w mgle otrzymują karę minus 10 do testów mądrości siły woli. Wierny pies. Pojawia się widmowy pies, który ma premię plus 10 do ataku. Zjawa może strzec lub atakować. Plus 10 to za mało na to, z czym walczymy obecnie. Dać ci większą niewidzialność. To też czasami się przydaje. Tak sobie weźmiesz większą niewidzialność z tego. Stożek zimna z tego. A tobie co damy? Właśnie, powiększenie zwierzęcia powinno działać również na Antiego. Bo on jak się zamienia w zwierzę, to również jest zwierzęciem. Logiczne.
I tutaj przydałoby się więcej leczenia. Na czwartym poziomie nie mamy żadnego leczenia? Mamy leczenie poważnych ran, dobra. Coś więcej? Nie. No dobra. A, tobie nie dałem jeszcze. Spowolnienie trucizny. Albo odporność na energię. Też czasami może się przydać. Dobra. To tyle. Gra w tej sferze zachowywała się niezwykle przyjaźnie. Nie jestem pewien, czy to ze względu na to, że miałem zamknięty lock, czy to on coś psuł, czy z jakichś innych powodów. Dobra. Wiecie co jeszcze? Żeby nie było. Mam jeszcze jakieś leczenie? Jak sobie życzysz. Brabart nam jeszcze może coś poleczyć. Da się zrobić. Ruszam. Ruszam. Dobra. Tak, niedługo planujemy odpoczynek, ale chcę jeszcze tutaj zobaczyć, czy mamy kawałek nieodkrytego miejsca. Nie, nic dużego tutaj nie znajdziemy. Może jakąś jedną grupę potworów, których skrop szybko rozwali. Nie. A po prostu portal. Dobra, żeby nie było, jeszcze tam mamy coś. Żeby nie było, że coś tutaj przegapiliśmy. Dużo masz punktów doświadczenia? 47 tysięcy. Kurde, coś dużo doświadczenia ostatnio dostaliście. Może to zadanie? Za zabicie wszystkich bossów wam dało? Istotni zawon dostaliście 3000 za tamtego ostatniego bossa. Nie wiem, czy to, że zabiliście wszystkich. Jak sobie życzysz? Czy może on sam w sobie był dużo więcej warty niż poprzedni? Ale no cóż. No fajnie. Oczywiście. Dobrze. Kogłębin. Wygląda jak Beholder. Jakaś lokalna edycja Beholdera. Już. Oczywiście. Ruszam. Z boską wolą. Oczywiście. Tak, ktoś może go trafić. Ok, ma dużo życia. Przełomienie. Nic poważnego. Myślałem, że będzie próbował zamieniać nasz w kamień. Oby poważniejsze. Już. Nie cackajmy się. Więcej ich jest. Dobrze. Rafon Rock, ty nic za bardzo nie zrobisz. Okej, próbują coś robić z tym. Natychmiast. Próbują rzucać na niego jakieś czary, co w sumie może być dobrym pomysłem, bo on ma słabe rzuty obronne. Możemy na to zaradzić. Dobrze. Niedźwiedzia brunatnego. Ładnie. Ładnie wszedł. Jak sobie życzysz. Liczne pociski. Dobra.
Dobra, fajnie, że chybiacie. Już. A pomóż może z tym, Hugo. Fonrock, ty nic nie zrobisz? Całkiem niezły masz atak. Okej, nie wiem co zrobił. Może wolę nie wiedzieć. Tak jest. Lavos, ty się ocen po prostu. Dobra. Wiedźma morska. Cholera jasna. Niedługo dosyć szybko przyda nam się tutaj pomoc przyda. Natychmiast. Dobra, kończcie ich szybko. Ładnie krytyk. Mogą ognia w tą wiedźmę. Że przy... Przy odrobinie szczęścia może uda się ją zabić, zanim niepotrzebnie nam pocharata tutaj ludzi. Jak rozkażesz. Nie wiem jak oni chybiają te ataki przeciwko skropowi. Dobra, wiedźma się rusza. Dobra, za dużo nie zrobiła. Możemy ją unieruchomić? Okej, chyba nie wyłączyłem ci walki obronnej, co? Ups. Zawsze o tym zapominam. Dobra. Dobra, kogoś próbował oszołomić, ale nie wiem czy mu się udało czy nie. Ruszam. Jak sobie życzysz. Fonrock, możesz podejść. Oczywiście, oczywiście. Ale nie ma zbyt dużych oczekiwań. Trafiłeś, wow. Fonrock, zaskakujesz mnie. 55 obrażeń, ciekawe. Dobrze. Dobra, nie wiem co ona zrobiła, ale prawie zabiła Fonrocka. Dobra, Fonrock, zasłużyłeś na... Dobrze. Na antidotum. Nie zginiesz. Dobra. Tak jest. Ty. Krok pięciostopowy. Powinieneś być w stanie go atakować. Dokładnie. Źle robiłem, że po prostu klikałem atak na nich. Dobrze. Wtedy ani wykonują ruch jako akcja, nie jako krok pięciostopowy i przez to marnują sobie dodatkowe ataki. Natychmiast. Dobrze. Oczywiście. Dobra. Dobra, może okazji do ataku. Ginie, zginie. Nie wiem co. Ładnie. Skrop. Poziom 10. Gratulacje. Już.
ruszam. Nie, coś miał przy sobie, nie? Czy ta wiedźma coś miała przy sobie? Tak jest. O, tam jeszcze jedna jest. Dobra. Obsłuszmy ją szybko. I zabierajmy się stąd. Dobrze. Natychmiast. Tak jest. Ruszam. Szarża. Zabijesz ją? Ładnie. Miała ona coś przy sobie? Nie. Chyba w sumie wszyscy przeciwnicy z tych sfer prawie nic przy sobie nie mieli. No dobra. To by było na tyle. W następnym odcinku tak, odpocznę jak zwykle. Potem pójdziemy jeszcze na poziom czwarty. Jest jeszcze takie jedno pomieszczenie, w którym nie byliśmy. Tam z tyłu. Tam mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Pozgrabiamy to wszystko. A później, no cóż, zobaczymy. Musimy wymyśleć, co możemy zrobić z tą kulą. Czy oczywiście możemy ją użyć w walce z tą złym, z wielką złą. I albo, nie wiem. Jest chyba jeszcze jakaś druga opcja, z której raczej nie skorzystamy. Ale zobaczymy. Możliwe, że następny odcinek będzie ostatni. Zobaczymy. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.